niemiecki motocykl Zündapp KS750, czyli największy rywal BMW R75. Zacznijmy może od początku, czyli od tego, że oczywiście jest to motocykl z okresu II wojny światowej, który został wybrany obok wspomnianego BMW R75 jako taki podstawowy, no, wielozadaniowy motocykl z przyczepką, który miał spełniać setki zadań. To miał być motocykl właściwie od wszystkiego. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy Niemcy wyrazili zapotrzebowanie na tego typu konstrukcję. Oczywiście na konstrukcję, która miała spełniać szereg wymagań. I w ten sposób pod koniec 1937 roku wysłano zapytania z założeniami, jakie mają spełniać te motocykle. Dlatego można powiedzieć, wiele z tych rzeczy, o których mówiłem w przypadku omawiania BMW R75, jest zbieżne w przypadku dzisiejszego bohatera, czyli KS750. Chociaż od razu zaznaczę, że KS750 został uznany za konstrukcję lepszą i po prostu odbiegającą swoimi parametrami, możliwościami, wytrzymałością od BMW-ki, ponieważ BMW R70 był po prostu motocyklem gorszym. No ale o tym za chwilę. Chodziło o to, żeby dostarczyć motocykl, oczywiście z wózkiem bocznym, który będzie mógł przewieźć ładunek 500 kg. No, sporo, ale tutaj mówimy o 3 pasażerach z pełnym wyposażeniem. Więc 500 kg, czyli dużo, naprawdę dużo. Do tego miał on móc poruszać się z prędkością minimalną 4 km na godzinę, odpowiadającą temu, z jaką prędkością porusza się maszerująca piechota. Prędkość maksymalna miała wynosić około 95 km, tylko że tutaj już mówimy o motocyklu tylko z kierowcą i motocykl miał być w stanie utrzymywać prędkość 80 km na godzinę, oczywiście na asfaltowej drodze, z pełnym ładunkiem, czyli z tym ładunkiem 500 kg. Do tego prześwit minimum 15 cm, możliwość zamontowania na koła łańcuchy na śnieg i wystarczająco dobre właściwości terenowe, co oznaczało, że na przykład to koło w wózku musiało być napędzane, no żeby ten motocykl z wózkiem mógł sobie radzić w odpowiedni sposób w tym terenie. I tak jak powiedziałem, wybrane zostały właściwie dwie konstrukcje, czyli KS750 i BMW R75. Jednak to ten dzisiejszy bohater jest konstrukcją lepszą i nawet proponowano BMW, żeby na licencji produkowała KS750. Ci oczywiście nie chcieli tego, chcieli produkować swoje rozwiązanie, ale i tak zostali zmuszeni do tego, żeby niektóre elementy z KS750 wprowadzić do swojego BMW, tak żeby ta logistyka mogła być uproszczona. No i w ten sposób KS750 miał, a to znaczy BMW R75 miał tylne koło z mechanizmem różnicowym, hamulce, obręcze kół, właśnie z KS750, no żeby ta logistyka mogła być, można powiedzieć, łatwiejsza. A sam KS750 trafił do produkcji w 1940 roku i był produkowany do 1948 roku i łącznie wyprodukowano 18 695 egzemplarzy. Musimy zdawać sobie sprawę, że motocykl spełniający tak wyśrubowane warunki był dosyć kosztowne w produkcji. I w końcu okazało się na późniejszym etapie tych zmagań, że ta cena tego motocykla już jest zbliżona do tego, co trzeba było zapłacić, jakie materiały należało użyć do wyprodukowania lekkich pojazdów terenowych. To już ten okres, kiedy zauważono, że te lekkie pojazdy terenowe mają lepsze parametry, lepsze możliwości niż te motocykle z wózkiem. I ten koszt w porównaniu z możliwościami spowodował, że zaczęto odchodzić od tego typu motocykli. Więc można powiedzieć, że ich mogłoby powstać jeszcze więcej, gdyby nie zauważono tego, że jednak jest to motocykl drogi, a jego możliwości odbiegają od innych, można powiedzieć, pojazdów, tylko że już czterokołowych.
Oczywiście był to motocykl, no, nadal się zdarza, że te motocykle występują, więc jest to motocykl wyposażony w silnik o pojemności 751 cm3, jednostka dwucylindrowa, czterosuwowa, mająca maksymalną moc 26 koni mechanicznych. I to właśnie pozwalało spełniać te warunki, jakie były zakładane, czyli 80 km na godzinę z pełnym ładunkiem, 95 km na godzinę jako prędkość maksymalna i możliwość utrzymywania 4 km na godzinę. Jeśli chodzi o napęd tego koła w wózku, na niego mogło trafić 30% mocy. Na tylnie koło motocykla było przekazywane 70% mocy. Dzięki temu ten motocykl mógł w taki normalny sposób jeździć na wprost. No, w przeciwnym razie no, to poruszanie się do przodu byłoby utrudnione. Tak jak wspomniałem, zastosowano blokadę mechanizmu różnicowego, czyli coś, co pozwala lepiej pokonać ten trudny teren, no i używano tego tylko w naprawdę trudnym terenie, no żeby móc się w miarę komfortowo poruszać. No używanie tego układu, tej blokady w czasie normalnej jazdy, no mijało się z celem. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to ona posiada 4 przełożenia szosowe i 4 przełożenia terenowe w tył oraz 4 przełożenia do tyłu. Co ciekawe, ta skrzynia biegów i przeniesienie mocy pracuje z takim no, charakterystycznym dźwiękiem. No, jest po prostu głośno. Tylko, że pomimo tego, że jest głośno, jest to układ bardzo wytrzymały. O wiele wytrzymalszy niż to, co zastosowano w przypadku BMW R75. I oznaczało to po prostu, że te motocykle o wiele rzadziej ulegały awariom, zużyciu w czasie ich użytkowania. Bardzo, bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o pojazd, który jest używany no, w trudnych po prostu warunkach. A jego obsługa i jego serwis jest mocno utrudniony. Może jeszcze o wymiarach. Jeśli chodzi o długość, to wynosi ona 238 cm. Szerokość z wózkiem to 165 cm. Wysokość 101 cm. Masa już z wózkiem, tutaj musimy, można powiedzieć, łączyć ten motor z wózkiem. Właśnie, jak mówić, motocykl, motor, tutaj jest wiele kłótni, no niekiedy bardzo, bardzo, bardzo zażartych. Tych, którzy, można powiedzieć, że znają język polski lepiej, od tych, którzy no, myślą, że to oni znają ten język lepiej. No ale może nie mówmy o tym. Ten wózek był różny, to była konstrukcja i własna, i wózek firmy zewnętrznej, więc te jego właściwości się zmieniały, ale ta masa to około 400 kg. No dużo, sporo. Jak na motocykl to naprawdę sporo, no ale to musiało wszystko ważyć, żeby na przykład wytrzymać tą ładowność 500 kg, czyli naprawdę bardzo dużą wartość. Nie powiedziałem o zasięgu, ponieważ 23-litrowy zbiornik paliwa pozwalał na pokonanie 300 km raczej na drodze utwardzonej, ponieważ to spalanie potrafiło bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, wzrastać, gdy był ciężki teren i gdy motocykl był mocno załadowany. Jeśli chodzi o hamulce, to z przodu były to hamulce bębnowe, mechaniczne, natomiast tylnie koło motocykla oraz wózek to były hamulce hydrauliczne, czyli naprawdę jak na ówczesny czas gigantyczny postęp. Ogólnie konstrukcja, która może się wydawać skomplikowana i trudna, w rzeczywistości była to konstrukcja prosta i bardzo trwała. Ten motocykl jednak odznaczał się no, bardzo przemyślaną konstrukcją, którą bardzo doceniano, gdy oczywiście ten motocykl był używany zgodnie z przeznaczeniem, czyli w warunkach przeróżnych. Ponieważ, tak jak powiedziałem, on był motocyklem, który no, wykonywał każde zadanie. Przewoził żołnierzy, ładunki, był używany do łączności, przekazywania rozkazów, meldunków. Przewoził wszystko, przewoził wszędzie, no i można powiedzieć był tak szeroko wykorzystywany jak obecnie na przykład samochody terenowe, ponieważ on był takim zamiennikiem dzisiejszych samochodów terenowych. Miał dojechać wszędzie i wykonać każde zadanie, każdą misję.
czy to będzie łączność, czy to będzie zadanie rozpoznawcze, czy to będzie funkcja po prostu transportowa, ten motocykl miał te wszystkie zadania wykonywać w odpowiedni sposób. Dlatego stał się wręcz legendą. Może nie tak dużą jak BMW, myślę, że dlatego, że to BMW po prostu nadal istnieje i niejako nadal kultywuje tą swoją legendę, ponieważ tak jak powiedziałem, BM-ki były po prostu konstrukcjami troszkę gorszymi. Nie tak wytrzymałymi, nie posiadającymi tak dobrych parametrów. Te rozwiązania, jakie w nich zastosowano, na przykład ta skrzynia biegów, nie były tak wytrzymałe, nie były tak, można powiedzieć, twarde i odporne na te warunki, w jakich przyszło im funkcjonować. Chociaż nie oznacza to wcale, że BMW R75 jest motocyklem złym, tylko że jest po prostu motocyklem, który jest zauważalnie gorszy od KS750, czyli po prostu lepsze wrogiem dobrego. I jest to motocykl ciekawy, bardzo fajna konstrukcja, charakterystyczna, która naprawdę ma taki bardzo charakterystyczny dźwięk, kiedy się porusza, ale jest to wynik tej skrzyni biegów, tego przeniesienia napędu. Tylko że niektórzy nawet mówią, że no, tucze się, to się zepsuje, a w rzeczywistości to jest taka zwykła praca i to się naprawdę bardzo rzadko psuje. Chciałem ten materiał stworzyć właśnie dlatego, żeby mieć taką równowagę z tym BRW, z tym BMW R75, żebyście zobaczyli, usłyszeli, może troszkę chaotycznie, ale jednak, informacje na temat motocykla, który chociaż był lepszy, to jednak ze względu na zapotrzebowanie i ze względu na to, że po prostu BMW było po prostu firmą silniejszą, to nie stała się taką konstrukcją wiodącą, że to nie wybrano tylko tego motocykla, tylko stwierdzono, że będą produkowane oba. Że nie doszło do decyzji, że BMW będzie produkować KS750, tylko że będą zastosowane w ich R75 niektóre rozwiązania. Gdyby było inaczej, to mówilibyśmy właśnie tylko o KS750-kach. No i dla tych użytkowników byłaby to oczywiście informacja lepsza. Obecnie dla kolekcjonerów oczywiście nie. Tak, to mamy dwa mocno różniące się od siebie motocykle, motory, które jednak mają pewne punkty wspólne. I takie pytanie na koniec. Który w Waszej opinii jest fajniejszy, lepszy i który chcielibyście posiadać? No, tutaj nie przyjmuję odpowiedzi, że tego i tego, ponieważ no, chyba każdy by tak chciał. Dla mnie KS750 jest fajniejszy. A jaka jest Wasza opinia? Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.